Panie dyrektorze, po raz kolejny spotykamy się na Pumie w Pałacu Kultury Zagłębia. Jak wygląda tegoroczny festiwal? Po raz 23 w Towarzystwie Krajowym, po raz 8 w Towarzystwie Międzynarodowym spotykamy się, by prezentować dorobek artystyczny tych, którzy przez kilka miesięcy w domach pomocy społecznej, w środowiskowych domach, w klubach seniora ćwiczą i pokazują swoje osiągnięcia w zakresie muzyki, tańca, śpiewu, różnych form pantonimy, kabaretu, nawet są takie elementy. Puma żyje, Puma się rozwija, Puma ma się dobrze, można powiedzieć. Ile zespołów i z jakich krajów do nas przybyło? W tym roku mamy 4 zespoły zagraniczne. Przed chwilą prezentowali się goście z Republiki Czeskiej, sąsiedzi z Ostrawy. Jutro przyjeżdżają Słowacy, a mieliśmy taką miłą niespodziankę, przyjechali Łotysze, którzy nie prezentowali się na scenie, ale podglądali nasz program, nasz festiwal, bo chcą go przenieść właśnie na grunt łotewski. To 8 lat tego Towarzystwa Międzynarodowego pokazało, że jest to fajna sprawa i inne kraje zaczynają nas kopiować i u siebie tworzyć coś takiego. Czyli artyterapia w domach pomocy społecznej dla seniorów jest potrzebna, wskazana i przeszła dalej. Ksiądz proboszcz przyglądał się tegorocznym występom. Jak wrażenia? Bardzo pozytywne, powiem, zawsze zaskakujące te spektakle, które przygotowują te osoby, które w tej swojej i niepełnosprawności, ale poruszają tak bardzo ważne i bieżące tematy naszego życia, które może my często w tym zabieganiu, tak przed chwilą był ten spektakl, nie zauważamy. W tym pędzie wiele rzeczy nie dostrzegamy. Bardzo jestem tak pozytywnie zbudowany tymi występami. Pani dyrektor, za nami przesłuchania Pumy 2017. Proszę podzielić się wrażeniami. Pierwsze wrażenie to Bogu chwała, że ludziom się cokolwiek chce. A drugie to myślę, że nie do końca sobie zdajemy sprawę, co to znaczy niepełnosprawność, co to znaczy dojrzałość i z jakim wysiłkiem wiąże się zrobienie przedstawienia przez takie osoby. Mam dobry kontrast, bo dzień wcześniej oglądaliśmy przedstawienie teatru szkolnego zespołu szkół katolickich, a dzisiaj Puma. To zestawienie naprawdę pokazuje, że w każdym wieku można zrobić coś, co ma związek z teatrem, a tym dzisiejszym naszym gościom jest jeszcze trudniej. W tegorocznej Pumie brali również udział podopieczni Domu Pomocy Społecznej pod Dębem. Jak wyglądały przygotowania do tegorocznej edycji? Nasi podopieczni przygotowują się już właściwie cały rok do tych występów. Jest to bardzo trudna praca, zarówno dla nich, jak i dla osób, które się nimi opiekują. W tym roku mamy bardzo ciekawy repertuar. Należy się dla naszych podopiecznych ogromny szacunek za wkład, jaki włożyli w przygotowanie tego przedstawienia.